Witam Państwa serdecznie, Eliza Orepiuk-Szymura. Jestem szefem komunikacji korporacyjnej Grupy Muszkieterów, ale chciałabym Państwu przedstawić jeszcze jedną osobę, panią Ewelinę Weber, bo dzięki temu, że ona wpadła na pomysł tych wykładów, mogą Państwo od ubiegłego roku w nich uczestniczyć. Także proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pozwali. Okej. Zaczniemy od takiego krótkiego zadania. Z czym Państwu kojarzy się ten znak? Luksus, tak? Prestiż? Tak. Jakiś. Tak, uznanie? Dokładnie. Mercedes. Ten znak? Logotyp? Bezpieczeństwo? Tak. Niezawodność? Tak. Dokładnie. Coś jeszcze? Ten? Czy w ogóle Państwo kojarzą ten logotyp? Tak, Motorola. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie jeden z pierwszych telefonów, który wchodził na rynek takiej wielkości. Firma, która kiedyś była czołowym liderem, jeśli chodzi o telefony komórkowe, poprzez może nie do końca śledzenie trendów rynkowych, w tej chwili została wykupiona przez Chińczyków i produkuje też telefony, ale już mniej znane, no i głównie rozwiązania komputerowe. A ten logotyp. Tak, Apple. Z czym się kojarzy? To jest, mówi się, że to jest firma, która nie ma konsumentów, ale wyznawców. Osoby, które raz kupią produkty Apple'a, potem kupują wszystko jak leci, wybaczają firmie najgorsze pomyłki, najgorsze błędy, jeśli chodzi o wdrażanie systemu iOS, w tej chwili jest najdroższą marką na świecie. Dzisiejszy wykład zacznę od przybliżenia kilku, czy dokładnie trzech definicji bardzo ważnych w budowaniu marki. Potem powiem Państwu, jak tworzyć albo jak powstają marki od tak zwanych no-name do love brands, tak jak tą marką love brands jest Apple. Później przedstawię Państwu sposób, w jaki my budujemy w tej chwili wizerunek naszych marek, na przykładzie budowania marki Grupy Muszkieterów. Przedstawimy również podstawowe kanały komunikacji korporacyjnej. To, co dla nas ważne jest, są relacje ze społecznościami lokalnymi i na koniec, jeżeli nam się uda, będzie krótkie case study. Tożsamość to jest wszystko to, co Państwo widzą. To między innymi były te logotypy, które Państwo widzieli na początku. To są kwestie, które pozwalają na pierwszy rzut oka zidentyfikować firmę. To są, mówimy tutaj o tożsamości w formie wizualnej, czyli tak, logotyp, wygląd biur, stroje pracowników, ale również w jaki sposób wyglądają czasopisma firmowe, wydawnictwa, jak wyglądają opakowania i jak wyglądają produkty danej firmy. Tożsamość również jest budowana poprzez elementy niewidzialne. To inaczej kultura organizacyjna, sposób, w jaki Państwo są obsługiwani, działania sponsoringowe i polityka społecznej odpowiedzialności biznesu, w tej chwili coraz bardziej popularna, i doświadczenie użytkownika, czyli nas, w porównaniu z daną firmą. Można powiedzieć, że tożsamość to jest taki odcisk palca firmy. Natomiast to, co ważne, to to, że ona jest tworzona przez ludzi pracujących w firmie. Takich jak my, tak? Natomiast nie jest tworzona w myślach, w umysłach ludzi. W umysłach ludzi tworzony jest wizerunek. To już jest nasze indywidualne postrzeganie danej marki. Tak jak Państwo mówili, Mercedes, luksus, prestiż, Toyota, bezpieczeństwo, niezawodność. To są rzeczy, które u części osób rzeczywiście pojawiają się w głowie, widząc dany logotyp, czy produkt, czy budynek, ale nie u wszystkich. Także wizerunek ma to do siebie, że może być słaby i silny. Dużo produktów ma niestety, pomimo wysiłków firm, wizerunek słaby, nie są rozpoznawalne. I
Badanie, do którego dotarłam przygotowując się do tego wykładu, mówi, że my jako konsumenci nie zauważylibyśmy, gdyby prawie 3/4 marek zniknęło nagle z rynku. Tak? Wizerunek może być również pozytywny lub negatywny. Tak jak mówiłam, jest zbudowany w naszych umysłach. Dwie tutaj fotografie przedstawiają dwie osoby. Dla mnie według mnie negatywny wizerunek ma pan Donald Trump, ale wiem, że jest szerokie grono zwolenników, którzy uważają, że jak najbardziej dzięki niemu Ameryka będzie silna i bezpieczna. I są w stanie wybaczyć mu informacje o tym, że wyrzuci wszystkich Meksykanów i nie wpuści nikogo, kto ma określoną religię. Wizerunek może być również aktualny i docelowy. Nie wiem, czy przypominacie sobie państwo początek kampanii prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda, jaki miał wizerunek? No, nie wiedzieliśmy jaki, bo nikt go nie znał. Nawet były żarty, że oczywiście znamy Piotra Dudę, czyli szefa Solidarności, ale Andrzej Duda? No i oczywiście wizerunek docelowy, czyli wygrana kampania prezydencka. Trzecią bardzo ważną kwestią, jeśli mówimy o marce i zamykającą naszą część definicji, to reputacja. Tak jak mówiłam, tożsamość powstaje w firmie. Wizerunek powstaje w naszych głowach, a reputacja to jest odczucie społeczne będące wynikiem rzeczywistych działań firmy. Tak? Po pierwsze, oceny racjonalnej. Mówimy tutaj o rzeczach związanych z jakością, rzetelnością. Czy nam się kojarzy Made in Germany? Dokładnie, wysoka jakość, tak? Produkty, które są opatrzone tym logiem, z automatu wzbudzają nam przekonanie bezawaryjności. Oczywiście to są działania długofalowe, budowane przez specjalistów od komunikacji. Reputacja również wynika z oceny etycznej, skutecznie prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, z tego, że jeśli handlujemy, to produkty są fair trade, czyli dbamy o to, żeby produkty produkowane w naszych fabrykach w krajach azjatyckich były zgodne z normami etycznymi obowiązującymi w naszych krajach. Jeżeli przykład Nike, tak? Firma, która bardzo boleśnie odczuła fakt, że wyszło, że w ich fabrykach są zatrudniane dzieci. W momencie tak zwanego bojkotu konsumentów od razu firma przeprosiła i powiedziała, że takie rzeczy nie będą miały miejsca. Oczywiście mamy wszyscy świadomość, że większość rzeczy jest produkowanych w Azji, w Bangladeszu, w Chinach. Natomiast bardzo, przynajmniej dla części konsumentów, jest istotne, żeby firmy zachowały się odpowiedzialnie. I ostatnia kwestia budująca reputację to jest ocena emocjonalna. Dzisiaj trochę będziemy mówić o emocjach, ponieważ większość z nas w ocenie i w postępowaniu kieruje się emocjami. Tu chociażby widzimy przykłady z naszego rynku. Podaliśmy przykład Allegro. Zupełna o 180 stopni zmiana komunikacji. Nie wiem, czy kojarzycie państwo reklamy telewizyjne Allegro? Opowiadanie historii i czasami chce nam się płakać? Okej. Gdybyśmy porównali wizerunek versus reputacja. Tak jak mówiłam, wizerunek ma charakter niepowtarzalny, indywidualny, a reputacja ma charakter społeczny. Tak, oczywiście można tu mówić o relatywizmie społecznym, ale to nie ten moment. I to, co ważne jest w reputacji, to to, że właśnie, że oceniamy gotowość przedsiębiorstwa do sprostania naszym oczekiwaniom. Gdybyśmy ujęli te trzy definicje na jednym slajdzie, to w środku mamy tożsamość budowaną przez firmę, potem wizerunek i na koniec to, co myśli społeczeństwo, czyli reputacja. Marka. Najważniejsza biblia marketingu, przynajmniej w momencie, kiedy ja też studiowałam, czyli Philip Kotler, tak definiował markę. Nazwa, tak? Termin, symbol, wzór,
stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grup i wyróżnienia ich spośród konkurencji. W tej chwili wiemy, że marka to są również ludzie, tak? To są również instytucje, to są również rządy i państwa. To świat, w którym żyjemy, jest światem nadmiaru wyboru i marki mają zdecydowanie trudniejsze zadanie, przywiązanie konsumentów i zdobycie ich lojalności. Natomiast to, co pokazują też badania marketingowe, że większość działań marketingowców jest nieadekwatna do oczekiwań konsumentów. I zamiast tworzenia pozytywnych relacji, relacji opartych na szacunku, czy nawet wręcz uwielbieniu, tworzy się tak cynizm i obojętność w stosunku do marek. My jesteśmy krajem, który według badań Google'a ma najwięcej zainstalowanych adblocków. Nie chcemy, surfując po sieci, oglądać reklam, które nie spełniają naszych oczekiwań, które są stworzone przez osoby nie zwracające uwagi na to, na co naprawdę konsumenci, czy czego naprawdę konsumenci oczekują od marek. Tak jak mówiłam, badania, z których czerpię tutaj informacje, są trochę, można powiedzieć, dla marketingowców niepokojące, bo wynika, że konsumenci, czyli my, jako Europejczycy, nie zauważylibyśmy zniknięcia prawie 92% marek. To jest bardzo dużo. W Ameryce Południowej zdecydowanie lepiej i tak jak Państwo widzą, najlepiej jest w Azji. Ale to wszyscy wiemy, że Chińczycy, Japończycy uwielbiają marki, uwielbiają symbole statusu, przynależności. To, co również te badania pokazują, to to, że tak naprawdę tylko 20% marek w skali globalnej, czyli na wszystkich kontynentach, odgrywa istotną, pozytywną rolę w jakości życia konsumentów. No i teraz tak, czyli mamy marki, które nie do końca odpowiadają naszym oczekiwaniom, a teraz pytanie, czy w ogóle je rozpoznajemy? Czy ktoś z Państwa może powiedzieć, czy kupuje produkty firmy Mondelez? Okej. A jaka marka przychodzi do głowy, kiedy myślimy o czekoladzie? Milka, dokładnie. Jest to standardowa, najważniejsza marka, jeśli chodzi o czekolady, firmy Mondelez. Tak? A czy Państwo, tutaj dziękuję, byłam przedstawiona, czy Państwo kojarzą markę Pâturage? Tak? Może moja koleżanka, kierownik do spraw marek własnych, mówiła coś o tej marce? To jest nasza marka własna, określająca gamę produktów nabiałowych. Okej. Teraz to, co buduje również świadomość marki, to skojarzenia z marką i atutami. Czy czasami nazwali Państwo buty do biegania Adidasy, choć to nie były Adidasy? Okej. Czy nazwali, może nazwą Państwo, Pampersami Pampersy, które nie są tą marką? Tak, już w tej chwili już tak, rzeczywiście mamy wiele marek, które są tak silne, że swoje skojarzenia i swoje atuty przekładają na całą gamę produktów. A pytanie do Państwa, która marka kojarzy się Państwu z niezawodnością? Toyota. Okej, dobrze. Teraz tak, czyli widzą Państwo, że mamy mnóstwo marek, ale tak spontanicznie, jakby Państwo zaczęli zastanawiać się i odpowiadać na te pytania, wcale nie jest łatwo. I to, od czego zaczynają marketingowcy, to od budowania świadomości marki. Żeby nie było to tak zwane no name, czyli marka, która nic mi nie powie. Pierwszym zadaniem, żeby odróżnić markę od konkurencji, czyli żeby nie było to no name, to ustanowienie unique selling propositions, czyli zestawu cech, który wyróżnia daną markę, USP. Na przykład, tu podaję Apple'a, tylko Apple ma iOS, tak? Tylko
dany produkt jest bez konserwantów, jest całkowicie naturalny. To jest podstawa, ale w obecnym świecie te czynniki nie wystarczają, żeby uzyskać i żeby wyróżnić się od konkurencji. Bardzo ważne jest emotional selling proposition, czyli to coś, co tworzy się w naszej głowie i co kojarzy nam się z daną marką. Tutaj podaliśmy przykład L'Oreala i Coca-Coli, tak? Jestem tego warta i Coca-Cola enjoy, tak? Żeby uzupełnić kwestie wyróżniania marki od konkurencji, czyli mamy tutaj już rzeczy, których konkurencja nie ma, tak? Tylko my mamy. Mamy emocje, zbudowaliśmy te emocje. Trzeci bardzo ważne pytanie, na które osoba tworząca markę musi sobie odpowiedzieć, to dlaczego oni mają mi uwierzyć, tak? W to, co mówię, że tylko ja mam i te wszystkie emocje, czyli reasons to believe. Nie wiem, czy ktoś z Państwa używa produktów Nike? Tak, usłyszałam, że tak, okej. Okay. No i teraz właśnie, kupuję markę, czy produkty marki Nike, bo mam lepsze osiągi, tak? Lepiej mi się biega, nie jestem zmęczona. No, to wszystko to, co dzieje się w głowach. To reasons to believe oczywiście tworzą marki, ale my też sobie dopowiadamy. Co sprawi, że jesteśmy w stanie wydać więcej, na przykład na Ferrari, auto, marzenie wielu mężczyzn i jak to sobie racjonalnie uzasadniamy, co sprawi, że będziemy dzięki temu szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia. Tak jak mówiłam, większość marek nie odpowiada na nasze potrzeby, ale jednak konsumenci oczekują, że marki będą wnosić swój wymierny wkład. My potrzebujemy marek, tak zwanych marek do kochania. Chcemy, żeby marki wnosiły w nasze życie istotną i zauważalną zmianę na lepsze. Jeszcze tutaj takie badanie a propos ważności marek w życiu konsumentów. I tak jak widzimy, na tą chwilę w Europie tylko 5% marek jest dla nas ważne. Tak jak mówiłam, najlepiej wygląda sytuacja w Azji, gdzie jest 39%. I patrząc na te wszystkie wyniki, analizując sposób, w jaki zachowują się konsumenci, co mówią o markach, w jaki sposób też wyglądają wyniki sprzedaży, agencja Saatchi & Saatchi przygotowała taki oto wykres. I on ma odpowiedzieć na to, gdzie, dokąd firmy czy osoby budujące marki mają dążyć. To, co jest tutaj na tych dwóch osiach, to widzą Państwo, na górze jest high respect, czyli wysoki szacunek, na dole niski szacunek, jest również wysoka, tak, wysokie zaangażowanie, wysokie uczucie, wysoka miłość i niskie zaangażowanie. Marki, które mają przed sobą jak najlepszą perspektywę i mogą przynosić duże dochody swoim udziałowcom i być szanowane przez wszystkich interesariuszy, to są tak zwane love marks. Tutaj firma zaproponowała, tak jak mówiłam, w tej chwili najdroższą markę na świecie, czyli Apple, która wcale nie była kiedyś najdroższą marką, bo to było wiele lat dochodzenia do tego miejsca, ale również są tak zwane brands, czyli marki. To są silne marki, które kojarzą się z wysokim szacunkiem. To są na przykład marki. Jakie to mogą być marki? Na przykład marki banków, tak? Ogromny szacunek, tak? Jeżeli myślimy o, nie wiem, BZWBK, ogromny szacunek. PKO BP, wszystko. Natomiast czy my je kochamy? No wiemy, że musimy z nich korzystać, tak? Że musimy być ich klientami. Ale no, miłość, no, nie powiedzmy, że żebyśmy byli wyznawcami, że się byśmy pokroili. Jak na przykład niektórzy tutaj konsumenci Apple'a stojący po kilkanaście godzin, żeby dostać najnowszy model. Mamy również produkty. Produkty, czyli również
marki. Natomiast zupełnie jest nam obojętnie, czy jajka, które kupimy, to będą nazwane, jak to chcemy nazwać, nie wiem, jajkami X czy jajkami Y. Tak samo z mąką. Oczywiście są firmy, które próbują tworzyć z produktów marki. Tu mamy przykład chociażby firmy Łaciate, z marki Łaciate. No i oczywiście ostatni tutaj model to są tak zwane mody. Czyli nie wiem, czy Państwo pamiętają takie jajko Tamaguchi, to Adriana mi poprawi. W każdym razie było hitem w Japonii, wszyscy mieli po kilka, trzeba było je dokarmiać. Proszę mi powiedzieć, co w tej chwili jest takim hitem? Czyli wiadomo, że jest wysokie zaangażowanie, wysoka, można powiedzieć, że kochamy ten produkt, ale za moment może w ogóle nie będziemy pamiętać, że coś takiego było. Facebook. Okej. Okay. Mhm. Gry, tak. Mhm. Dokładnie. Czyli wiemy, że w tej chwili musimy je mieć, bo wszyscy je mają, ale czy naprawdę za 5 lat będziemy, nie wiadomo. Najprawdopodobniej nie. Dokładnie. Dziękuję. I teraz chciałam Państwu pokazać film. Have you ever been told because you're a girl that you should not do something? Yes. Mm-hmm. All the time. All the time. It's a constant. People think that girls are supposed to be all happy and la-di-da, you know? Be kind of traditional, like don't do something too challenging. I can't really like rescue anybody. Like, it's always like the boys who rescue the girls in the stories. I want you to go grab one of those boxes over there. This represents your limitation. So I'd like you to write on each one of the things that you said. I started holding back and not trying things out as much, and just it limited who I was. I quit trumpet, I quit basketball, I quit wrestling. I told myself that I should stop if I'm not good. And did you quit? For a week. And then what happened? I proved them wrong by trying harder to get better. I tried to behave what other people want me to behave, and then I found that works horrible. So I said, okay, no more. What do you want to do with that box? I really want to break this box or maybe explode it or something. Kick him? Go for it. Wait, are you serious? I think that you need to keep going with whatever you love to do and do anything you want. You conquer any fear you've had and just live your dream and do whatever you want to do. And that's why I love the word unstoppable. Zaskoczeni są Państwo marką, którą Państwo na końcu zobaczyli? Tak, marka produktu, niekoniecznie wzbudzającego emocje. To jest w tej chwili trend na świecie. Kampania Like a Girl, któryś raz z kolei zdobywa złote lwy na festiwalu w Cannes, w festiwalu, gdzie są prezentowane najlepsze reklamy światowe. I od kiedy została wprowadzona ta kampania, bo to jest druga już odsłona, również nagrodzona, możemy powiedzieć, że marka Always zaczyna stawać się już nie marką, ale tak zwanym love brand, czyli zaczyna być ważna w życiu ludzi. Tak? Pokazuje, że ważne są przekraczania ograniczeń, które gdzieś tam otrzymujemy
że musimy być tak zwane unstoppable. Tą drogą również idzie kolejna marka z grupy Unilevera, Axe. Jeżeli Państwo będą mogli sobie zobaczyć, to proszę spojrzeć. Ale nie te stare jak gdyby reklamy, od których oni odeszli, bo nagle się okazało, że mężczyźni nie czują się tak wspaniale męscy i macho, tylko te najnowsze. To jest wykres, który pokazuje, do czego tak naprawdę osoby, które tworzą marki, dążą. Ranking najbardziej wartościowych marek na świecie. On jest co roku aktualizowany. Tak jak mówiłam, na pierwszym miejscu Apple, wzrost o 43% w stosunku do poprzedniego roku. Taki rekord można uzyskać tylko dzięki wyznawcom, a nie konsumentom. Dzięki ludziom, którzy pójdą i kupią każdy dokładny produkt, każdy gadżet, zainstalują kolejną aplikację. To, co też jest tutaj interesujące, to fakt, że to jest pierwszy rok, kiedy Apple jest na tym miejscu. Przez wiele lat dobijało się wśród wielu marek, żeby być na numerem jeden. Kolejna interesująca rzecz, nie wiem, czy Państwo kojarzą IBM, kiedyś bardzo znana marka, bardzo dobre komputery. Niestety też przegapiła ten moment odpowiadania na potrzeby konsumentów. W tej chwili też notuje spadek. Także no, mogą Państwo zobaczyć, każdy pewno z Państwa ma jakąś markę, która jest dla niego w pewnym sensie ważna albo ciekawa. Mogą Państwo zobaczyć, czy jest tutaj, czy odnotowuje spadek, czy wzrost. Dla firm te dane to są konkretne pieniądze. To są pieniądze, które mogą wypłacić akcjonariuszom, to są pieniądze, które przeznaczają na rozwój produktów, na rozwój usług. To są pieniądze, które tworzą potęgę firmy. Tak jak mówiłam, to było kilka słów ogólnych, a teraz w związku z tym, że jest to cykl wykładów przygotowanych przez grupę muszkieterów, powiem Państwu, jak my budujemy wizerunek. Każda osoba, która zaczyna budować wizerunek marki, musi pierwszą rzecz zrobić, to określić obszary, w których będzie marka działała. Tak, w naszym przypadku to są te trzy, bo jesteśmy, pierwsze dwa pewno Państwo doskonale znają, trzecie franchising, jesteśmy siecią, która udostępnia markę przedsiębiorcom, którzy chcą otworzyć nasze sklepy. Drugi bardzo ważny element, który trzeba wykonać, to doprecyzować, do jakich grup będziemy komunikować, jakim grupom, tak zwanym grupom docelowym, będziemy sprzedawać nasze produkty czy usługi. My musimy myśleć bardzo szeroko, ponieważ i docieramy z naszymi komunikatami do decydentów ogólnopolskich, ale też bardzo ważni są dla nas liderzy opinii, media ogólnopolskie, blogerzy, lokalni decydenci, ponieważ nasze supermarkety lokujemy w poszczególnych miastach, gdzie ci decydenci mogą podjąć decyzję, czy inwestycja będzie miała miejsce, czy zostanie wstrzymana, czy będzie na przykład zdecydowanie droższe niż przewidywaliśmy. Przez to również dla nas bardzo ważne są media lokalne, lokalne społeczności, bo doskonale wiemy, że mając marki supermarketów spożywczych i Dom i Ogród, wchodzimy na rynek, gdzie już jest jakaś konkurencja. I czasami jest to konkurencja, która też się boi kolejnego supermarketu. Czasami są różne niepokoje, że to będzie na przykład za blisko naszych domów. Także lokalne społeczności muszą doskonale wiedzieć, jakie korzyści będą związane z tym, że pojawi się supermarket Intermarché i Bricomarché. Oczywiście nie możemy zapominać o naszych partnerach, czyli organizacjach, z którymi jesteśmy związani, które nas reprezentują w kontaktach czy tutaj w rozmowach z decydentami ogólnopolskimi, dostawcach, bankach, którzy kredytują inwestycje, deweloperach, którzy budują nasze supermarkety. I bliżej tutaj, można powiedzieć, serca oczywiście są nasi przyszli muszkieterowie, tak nazywamy naszych franczyzobiorców, pracownicy i właściciele sklepów muszkieterowie. Czyli jeżeli firma już sobie ustaliła, gdzie będzie działać, kto jest jej grupą docelową, musi wiedzieć, co chce osiągnąć. Czyli jakie cele komunikacyjne chce realizować.
Naszym celem jest cały czas budowanie rozpoznawalności marek Grupa Muszkieterów, Intermarché i Bricomarché. Tak jak tutaj byłam przedstawiana, Państwo doskonale znają markę Intermarché. Bricomarché myślę, że również. Natomiast całkiem niedawno zaczęliśmy budować markę Grupy Muszkieterów. Jest to marka parasolowa, ale stwierdziliśmy, że będzie doskonale nam pasować do działań employer branding, CSR. Także no, mogą Państwo zobaczyć, jak te działania będą u nas przebiegać i czy rzeczywiście wzrost rozpoznawalności Grupy Muszkieterów będzie widoczny. Drugi nasz cel to budowanie i wzmacnianie pozycji eksperckiej. Między innymi właśnie te wykłady służą temu, żeby pokazać, że nasi pracownicy są ekspertami w tym, co robią. Mamy wiele akcji, więc naszym celem również jest nadawanie bardziej medialnego charakteru prowadzonym działaniom. I ostatni, który można powiedzieć, że jest, może być jednym z najważniejszych też celów, to oczywiście zabezpieczenie reputacji marek wobec sytuacji kryzysowych. Na końcu przedstawię Państwu krótki case study, ponieważ wszystkie działania, które są prowadzone do budowania marki, mogą być bardzo szybko zniweczone przez niezbyt profesjonalne podejście do sytuacji kryzysowej. Ok, czyli mamy ustalone grupy docelowe, cele komunikacyjne, no i teraz trzeba zastanowić się, w jaki sposób dotrzemy do naszych grup, do przedstawicieli naszych grup docelowych, żeby nasze cele zrealizować. Każda marka wybiera sobie kluczowe przekazy, tak, które sprawią, że jeżeli będziemy myśleć o danej marce, to powinny nam się te słowa pojawiać w głowie. My, w związku z tym, że jesteśmy największym zrzeszeniem polskich przedsiębiorców, niezależnych polskich przedsiębiorców, to mamy tutaj słowo ranga. Drugie słowo to odpowiedzialność, bo to, co nas wyróżnia, to, co właśnie jest naszym atutem, wchodząc na poszczególne lokalne rynki, to odpowiedzialność. Ponieważ nasi franczyzobiorcy poprzez akcje, czy to centrali, czy swoje własne, rzeczywiście angażują się w życie lokalnych społeczności. Czyli drugie słowo to jest odpowiedzialność, ale również tutaj też odpowiedzialność jako bycie dobrym partnerem do przedsięwzięć biznesowych. Stabilność to jest kluczowe dla banków, ale również dla naszych franczyzobiorców. Oni chcą mieć pewność i również naszych pracowników chcą mieć pewność, że praca jest stabilna, tak? Że sytuacja firmy jest stabilna, pewna, ma jasne plany na przyszłość. I kolejny to potencjał. Potencjał, ponieważ pracujemy w najbardziej dynamicznej branży. To skąd mogą Państwo zobaczyć, jest to branża, w której jest bardzo wielu konkurentów. Walka o każdego klienta odbywa się codziennie i na przestrzeni medialnej i też również sklepowej. Ale również to, co możemy powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście tutaj, w tej branży można bardzo dużo się nauczyć. Dzięki temu, że jest tak dynamicznie, że jest tyle wyzwań i tyle nieoczekiwanych zwrotów akcji, można powiedzieć, że rzeczywiście w krótkim czasie bardzo dużo zdobywa się wiedzy i doświadczenia. Ok, czyli mamy kluczowe przekazy. Te kluczowe przekazy muszą być czymś uzasadnione, czyli tak zwane proof points, czyli kwestie związane z udowodnieniem tego, że rzeczywiście w głowie powinny pojawić się te słowa kluczowe. I u nas to są tak właściciele, jeśli mówimy o Polsce, tak, to w tej chwili jest ponad 15 tysięcy pracowników, cały czas nowe inwestycje, czyli nowe sklepy, nowe bazy logistyczne, nowi franczyzobiorcy, nowe koncepty. Nie wiem, tutaj kolega mówił, że nasz nowy koncept Intermarché został uznany za najlepszy koncept ubiegłego roku. Nowe usługi, jak na przykład Drive, akcje ze społecznej odpowiedzialności biznesu, to jest to, co rzeczywiście nas wyróżnia lokalnie. Potem również fakt, że wszystkie nasze spółki są zarejestrowane w danej miejscowości i to, że wszystkie podatki płacimy do budżetu, czy wpływają do budżetu gmin. Oczywiście co roku wzrost obrotów i nasze sklepy.
Kolejną kwestią, którą musimy też, jeśli tworzymy markę, pomyśleć, to jest claim, tak? Czyli coś, co skrócony przekaz danej marki. My mamy potencjał, stabilność i zaangażowanie. Czyli jeżeli myślimy o marce, coś, co w trzech, dwóch słowach kojarzy się z danym, na przykład z danym logotypem. Tak jak mamy L'Oreal, na przykład jestem tego warta. Tak? Grupa muszkieterów, potencjał, stabilność, zaangażowanie. Ale co sprawia, że te trzy hasła, czy ogólnie markę muszkieterów, co wyróżnia na tle innych marek? To po pierwsze fakt, że nie tylko jesteśmy dystrybutorem, ale również jesteśmy producentem. Mamy 64 fabryki we Francji. Jesteśmy największym producentem marek własnych we Francji. Jesteśmy lokalnym przedsiębiorcą zaangażowanym w życie danej lokalizacji, danego miasta, miasteczka. Nasze zaangażowanie społeczne, przekazywanie wiedzy, dynamiczny rozwój i przedsiębiorczość. To, co jest bardzo cenione w naszej grupie, osoby, które chcą otworzyć supermarket, muszą mieć w sobie żyłkę przedsiębiorcy. Chcą ponosić ryzyko, chcą działać, chcą się angażować. Były osoby z sieci Intermarché, z naszej tutaj marki córki, więc pewno doskonale Państwo wiecie, jaki jest claim, aczkolwiek pozwolę sobie przypomnieć. Świeżo, tanio. Wyróżniki pewno też już Państwo kojarzą, ale to, co rzeczywiście i to, co podkreślają klienci, produkty świeże. Byliśmy pierwszą siecią, która miała własną wędzarnię. Marki własne, produkty bio i eko, bo mamy świadomość trendów, które sprawiają, że coraz więcej zwracamy uwagę na to, co jemy i w jaki sposób się odżywiamy. Mamy również stacje benzynowe, jesteśmy liderem, jeśli chodzi o ilość stacji benzynowych przy naszych supermarketach. Nowy koncept Drive, czyli usługa zamawiania online i odbiór bez czekania na kuriera w punkcie do odbioru. Bricomarché, też wiem, że był kolega. Claim, tanio, fachowo, wygodnie. Zgadza się? Mam nadzieję. Wyróżniki marki. To szeroki asortyment. Tu już rozmawiamy o sklepach, które mają 6000 metrów. Koncept i tutaj ze szczególnym naciskiem na ogród, bo widzimy, że w miejscowościach, w których jesteśmy, klienci są w stanie wydać bardzo dużo pieniędzy na to, żeby mieć piękny ogród. Ale tutaj też odpowiadamy na trend tak zwany city gardening. Czyli osoby, które chcą mieć piękne balkony. Dodatkowe usługi. Kolejny trend, majsterkowanie. Tutaj widzimy, że coraz więcej osób wraca do majsterkowania. Chce mieć rzeczy, które nie są powielane, produkowane w Chinach w ilościach miliardowych, ale chcą mieć coś własnego. My odpowiadamy na ten trend. I dekoracja. Także jak mamy ustalone już te wszystkie rzeczy, pozostaje zastanowić się, w jaki sposób, jakimi kanałami komunikacji będziemy z naszymi grupami docelowymi się komunikować, kontaktować. Oczywiście są bardzo ważne kanały własne. My tutaj poza stronami internetowymi jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Drugie to są media tak zwane pozyskane, czyli poprzez nasze relacje z mediami, relacje z blogerami, vlogerami i liderami opinii, komunikaty tworzone na temat właśnie naszych marek. Potem media dzielone, czyli tak zwane media, w których również musimy przekazać część budżetów reklamowych, przekazujemy nasze budżety reklamowe i spotkania, które realizujemy. Zacznę od relacji z mediami, ponieważ nadal są to liderzy opinii, są to osoby, które tworzą wizerunek rzetelnej firmy. My z mediami kontaktujemy się poprzez konferencje prasowe, specjalne briefingi, oczywiście warsztaty przeprowadzane pod określone tematy, debaty. W tej chwili, może Państwo zwrócili uwagę, jest wiele zmian, jeśli chodzi o prawo i podatki, więc debaty na przykład, jak podatek w ubiegłym roku, który organizowaliśmy, wpłynie na sieci handlowe, był zdecydowanie bardzo dobrze przyjęty przez rynek, żeby też wszyscy mieli jasność, że podatki nakładane na firmy nie zawsze są tylko opłacane przez firmy. Komunikaty oczywiście prasowe, wywiady, czyli standardowy dzień
tutaj w dziale komunikacji, artykuły opiniotwórcze, odpowiedzi na pytania, na pytania dotyczące poszczególnych inwestycji i dedykowane raporty. Pozwolę sobie Państwu pokazać przykłady. To, co zauważyliśmy też w ubiegłym roku, rozpoczęliśmy tworzenie specjalnie dedykowanych raportów w połączeniu z infografikami i GIF-ami. Doskonałe narzędzie do mediów społecznościowych, internet, online, bardzo dużo, skrótowy sposób przekazania danych o raporcie, a rzeczywiście bardzo popularne i dużo osób podaje dalej. Raport dotyczący, pierwszy był dotyczący majsterkowania, drugi a propos jak jemy, czy jak konsumujemy owoce i warzywa dla marki Intermarché, trzeci a propos studiów podyplomowych, czyli co jest dla nas ważne w wyborze dalszej edukacji. Oczywiście również robimy raport działań zrównoważonego rozwoju. Tu pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę, że Unia Europejska od przyszłego roku nakłada obowiązek, żeby również w Polsce wszystkie przedsiębiorstwa, które mają powyżej 1000 pracowników, raportowały wszystkie działania, które prowadzą lub nie prowadzą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tak jak mówię, tutaj przykład debaty eksperckiej, którą zorganizowaliśmy w ubiegłym roku. Mówiłam, że również organizujemy warsztaty dla dziennikarzy i dla blogerów i tutaj przykład. Dobrze. Jeśli chodzi o blogerów i w tej chwili też dochodzących blogerów, mają Państwo świadomość, że to zaczyna być coraz ważniejsza grupa komunikacyjna wielu firm. Również my tutaj prowadzimy intensywne działania. Mieliśmy w momencie wprowadzania nowej gamy bio przez markę Intermarché, wysyłaliśmy kosze z produktami. Również przeprowadzaliśmy ankietę wśród blogerów, gdzie kupują produkty bio, co jest dla nich ważne w wyborze produktów bio. I również zorganizowaliśmy przed świętami Bożego Narodzenia konkurs na przepis naszych produktów marek własnych Intermarché. Blogerzy mieli stworzyć dania, które według nich będą ciekawą propozycją dla osób, które również czytają ich blogi. To były działania związane z blogosferą. Musimy mieć świadomość, że przy wyborze też blogerów musimy zwracać uwagę, czy osoby, z którymi chcemy współpracować, również są spójne z komunikatami, które chcemy, żeby zostały w głowach naszych odbiorców i tak, żeby po prostu ta współpraca przyniosła korzyści obopólne. Jeśli chodzi o online, to również działaliśmy, czy jak gdyby wypróbowaliśmy takie narzędzie jak real-time marketing. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, rok temu premier Rzeczpospolitej Polskiej w telewizji powiedziała, że najlepsze owoce i warzywa są w jednej z sieci handlowych. No, my mamy bardzo dobre owoce i warzywa, jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, więc wysyłaliśmy również do kancelarii, ale też również do gazet, kosz z owocami i warzywami, z takim właśnie krótkim napisem, że my też jesteśmy super. Tak, bo zostało to bardzo dobrze przyjęte, jeśli chodzi o media społecznościowe. Zauważono tą szybką reakcję, myślę, że na dość duże faux pas ze strony pani premier. Tak jak mówiłam, my
Naszym jednym z głównych punktów wyróżniających się w stosunku do konkurencji jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Oczywiście wynika ona też z faktu, że to zostało wpisane w strategię grupy wiele lat temu, ponad 40 lat temu we Francji. We Francji jest to logiczne, że jeżeli firma powstaje w danej miejscowości, musi się angażować, musi być dobrym, lokalnym przedsiębiorcą. Inaczej nie będzie mogła tam działać. W Polsce cały czas staramy się budować tą wagę społecznej odpowiedzialności biznesu, również poprzez nasze akcje, ale to, co jest istotne, to to, że często przychodzą do nas potencjalni czy przyszli franczyzobiorcy i mówią, czym naprawdę możemy zaskarbić sobie przychylność władz lokalnych. I to jest odpowiedź na ich pytanie. Musimy powiedzieć, że to wszystko, co robimy, to robimy dla lokalnych społeczności. Czyli na przykład współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem, żeby odpowiedzieć na potrzebę braku krwi. Szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy tę akcję prowadzimy, wielu honorowych krwiodawców wyjeżdża i brakuje tej krwi. My całą zebraną krew przekazujemy do lokalnych szpitali. Jeśli chodzi o efekt tej akcji prowadzenia 2008 roku, to możemy powiedzieć, że zebraliśmy prawie 12 tysięcy litrów krwi od 36 tysięcy dawców. W tej chwili opracowujemy taki, zobaczymy, czy wyjdzie projekt z Narodowym Centrum Krwi, żebyśmy mogli też tworzyć mapę alertów, gdzie brakuje też poszczególnych grup krwi. Zobaczymy, jak to nam się uda i czy zostanie to zaakceptowane. Natomiast mamy świadomość, że rzeczywiście jest to problem i czasami to jest kwestia życia czy śmierci. Drugą akcją, którą organizujemy dla lokalnych mieszkańców, to akcja Muszkieterowie dla Polek. Są to badania mamograficzne. Tutaj to, z czym musimy się zmierzyć, to fakt, że Polska jest w czołówce kobiet, które umiera na raka piersi ze względu na późne wykrywanie zmian. Niestety wynika to z obaw kobiet przed badaniem się. To, co na przykład w Skandynawii, takie badania mamograficzne, jest tożsame z chodzeniem do dentysty. Po prostu trzeba to zrobić, jeżeli chcemy żyć długo i szczęśliwie. U nas jednak są duże, duże obawy. I również też dostęp do tych badań nie jest taki łatwy, w związku z tym rzeczywiście nasze tutaj mamobusy cieszą się zainteresowaniem. Kolejna akcja, którą robimy, to są bezpieczne, nowoczesne place zabaw. W miejscowościach, w których mamy supermarkety, stawiamy nie na terenie naszych przynależących do naszych sklepów, ale jest to partnerstwo publiczno, możemy powiedzieć tak, prywatne, ponieważ tereny wskazują władze lokalne. Często są to dzielnice, w których rzeczywiście potrzeba tego rodzaju rozrywki, żeby dzieci, które tam mieszkają, mogły na chwilę oderwać się od swojej rzeczywistości. Tutaj też od 2008 roku zbudowaliśmy ponad 125 placów zabaw. Ostatnia akcja, którą mamy ze społecznej odpowiedzialności biznesu dla lokalnych społeczności, to jest konwój muszkieterów. Przed świętami nasi właściciele wybierają placówki, które uważają, że potrzebują pomocy i są obdarowywane. Możemy się pochwalić, że przekazaliśmy ponad 11 milionów złotych placówkom, tak, które zostały wybrane. Tutaj jest też taki element, że nasi klienci mogą dołączyć się do tej akcji poprzez kupowanie specjalnych toreb fundacji i mogą wesprzeć daną lokalną placówkę. Oczywiście współpracujemy z bankami żywności, ponieważ mamy świadomość, jak ciągle dużo dzieci głoduje i że nie wszyscy mają dobry start w życie. Tutaj również mogą Państwo zobaczyć, ile to zostało zebrane. Ale również myślimy o ekologii. Dołączamy do akcji, tu szczególnie Bricomarché, zobacz, co robią gwiazdy, jak zgasisz światło. I Intermarché, ostatnio sprzątaliśmy brzegi Warty. Jeśli chodzi też o nasze tutaj społeczne zaangażowanie biznesu,
To w tej części również mieści się współpraca z dwoma uniwersytetami. Właśnie jeden z jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tutaj między innymi jest projekt, który Państwo zobaczą albo nie. Tak rozpoczynaliśmy. A choisi de nouer un accord avec l'Université économique de Poznań parce que le rôle d'une entreprise c'est aussi de se tourner vers l'éducation. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest bardzo otwarty na to, żeby chłonąć także wiedzę z firm. I muszkieterowie dostarczą nam takich możliwości. Teraz już Państwo widzą, dlaczego zawsze z nami jest ekipa tutaj, która towarzyszy nam od samego początku i rejestruje nasze poczynania. Oczywiście zachęcam Państwa od razu tutaj w tym miejscu, że Państwo pojawili się 1 czerwca i 8 czerwca, kiedy będziemy rozdawać certyfikaty. Case study, tak jak mówiłam, dużo działań można wykonać, żeby zbudować odpowiedni wizerunek. Czy on jest silny, czy słaby? Dobrze, żeby był. Lepiej oczywiście, żeby był silny, był pozytywny, żeby nasza marka albo była marką w tego słowa rozumieniu jako brand, albo była nawet marką kochaną. No, natomiast w każdej firmie zdarzają się gorsze momenty. Momenty, w których nie wszystko idzie tak, jak należy. Jeszcze to wychodzi poza firmę. Przedstawię Państwu sytuację, która wydarzyła się kilka lat temu w firmie, Bibi. Nie wiem, czy Państwo kojarzą kryzys w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. Tak, wylało się wtedy 5 milionów baryłek ropy. Tu Państwo widzą, jakie były zanieczyszczenia. To była największa katastrofa ekologiczna. Oczywiście zdarzały się katastrofy ekologiczne również innych firm zajmujących się sprzedażą benzyny, ale ta rzeczywiście swoim rozmiarem przyćmiła wszystkie inne katastrofy. Skutki katastrofy to od osób, które w związku z awarią rurociągu zginęły na platformie, po również cała fauna i flora, która po prostu została zmieciona z Zatoki Meksykańskiej. Tak rzeczywiście wyglądały skutki tej katastrofy, mogą Państwo zobaczyć. Koszt wycieku dla BP 1,6 miliarda dolarów. W ubiegłym roku firma oszacowała, że łącznie z odszkodowaniami dla rządu, dla stanów federalnych nad Zatoką Meksykańską i również dla przedsiębiorców i poszczególnych osób musi przeznaczyć na to 50 miliardów dolarów. Proszę sobie wyobrazić, 50 miliardów. No a teraz jak to się stało, że firma musi zapłacić 50 miliardów? Po pierwsze, od czego zaczęło się? Takie rzeczy zawsze dzieją się wieczorem. Jak będą Państwo kiedyś odpowiadać za komunikację, to będą Państwo wiedzieli, że najgorsze rzeczy dzieją się w niedzielę o 22. To również wydarzyło się o godzinie 22.30, czyli nastąpił wybuch i nastąpił wyciek. Natomiast pierwszy komunikat, który pojawił się dzień później, mówił o tym, że nie, to nie jest nasz problem. To jest problem naszych podwykonawców, którzy oczywiście jesteśmy bardzo przyjęci tym, że coś się wydarzyło, ale to tak naprawdę jest kwestia firmy naszego podwykonawcy. Tak? Druga rzecz, czyli bagatelizowanie skutków środowiskowych wycieku. Firma nie chciała na początku powiedzieć, jak naprawdę duża to jest skala. Mówiono, że to tam niewiele litrów wycieka
co wywołało tylko taki efekt, że niezależne organizacje ekologiczne sprawdziły, ile tak naprawdę wycieka, i na drugi dzień była informacja, że należy to pomnożyć razy 4 albo i 5. Czyli absolutnie komunikat był niewiarygodny i został rzeczywiście przez ekspertów podważony. To, co możemy też powiedzieć, tak, to również umniejszenie znaczenia nacisków, które pojawiały się ze strony rządu. Prezydent Obama mówił, że to jest skandal, że firma nic z tym nie robi. Przez codziennie ukazywały się miliony zdjęć, miliony informacji. Natomiast władze czy prezes przekazywał informacje, że to jest normalne, że rząd musi się denerwować, bo przecież od tego jest, tak? Kolejna rzecz niedopuszczalna, którą można zrobić, to brak interakcji z osobami, które korzystają z mediów społecznościowych, czyli pytania pozostawały bez odpowiedzi. Mamy teraz świadomość, że myślę, że każdy z nas, tak, ma osoby na swoim koncie, dla których jest jakimś autorytetem. Jeżeli my nie odpowiadamy, to bardzo nas to denerwuje i możemy o tym poinformować wszystkich swoich znajomych. Oczywiście przed tą sytuacją BP miało swoje kanały w mediach społecznościowych, dlatego tam mogły się pojawiać pytania i firma natomiast podjęła decyzję, że nie będzie odpowiadać. Natomiast ogólnie nie była bardzo zaangażowana w media społecznościowe. Natomiast w momencie wybuchu w Zatoce Meksykańskiej i braku też odpowiedzi firmy, również informacji o tym, że to nie jest ich jak gdyby kwestia, tylko kwestia podwykonawców, to spowodowało, że pojawiła się na Facebooku strona Bojkot BP. Amerykanie bardzo często pokazują siłę swojego społeczeństwa poprzez bojkoty różnych firm i stawianie ich do pionu. Tak jak mówiłam, Nike zapłaciło też słono za to, że okazało się, że dzieci pracują i tworzą ich produkty. Ale na co wpadł zarząd BP? Okej, pojawiła się strona, jest tam kilkuset fanów, więc najlepiej napisać oficjalne pismo przez prawników do Facebooka, żeby ją usunęli. Że jest tyle, oczywiście uzasadniając, że jest tyle jak gdyby negatywnych informacji, że należy rzeczywiście to zgłosić. Facebook zablokował stronę, natomiast ze względu na reakcję społeczności musiał ją odblokować, informując, że to był przypadek i taka wpadka jednego z automatów Facebooka. Natomiast czy to był rzeczywiście przypadek, czy rzeczywiście działanie celowe, to tylko pogorszyło sytuację firmy BP, ponieważ jest nawet taka teoria, że jeśli ktoś coś ukrywa, to na pewno osoby będą się tym interesować i będą sobie podawać dalej. Nawet jest na to taki określone nazewnictwo, efekt Streisand. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o tym efekcie? Efekt Barbra Streisand. Jakiś czas temu, to krótko powiem, jeden z Kalifornijczyków, zaniepokojony sytuacją, w jakiej następuje erozja wybrzeża w Kalifornii, wybrał się na przejażdżkę helikopterem i porobił mnóstwo zdjęć całego wybrzeża. Nie wiem, 1000 czy ile zdjęć. Oczywiście, no, jak to takie zdjęcia, zainteresowanie było różne. Ale na jednym z nich prawnicy pani Streisand odkryli, że tam jest jej dom. I napisali do właściciela tych zdjęć, że proszą w tej chwili o usunięcie tego zdjęcia, choć no, nie był to był głównym, nie był na głównym planie, ale proszą o usunięcie. Oczywiście osoba, która była właścicielem tych zdjęć, powiedziała, że nie, ponieważ głównym celem jest ochrona wybrzeża kalifornijskiego i pokazanie, w jaki sposób następuje erupcja. W związku z tym prawnicy podjęli decyzję, że przez sprawę oddadzą do sądu.
I tak jak na początku to zdjęcie obejrzało 6 osób, to zdjęcie również można było sobie wydrukować. Przy czym w tych 6 osobach to było 2 prawników, jeden sąsiad, bo tam jeszcze był kawałek drugiego domu. Tak po tym, jak przeszła do mediów informacja, że sławna aktorka chce wytoczyć sprawę, nie wiem, komuś, kogo w ogóle nikogo nikt nie znał, to z tych 6 okazało się, że było wyświetleń prawie 150 tysięcy tego domu. Oczywiście nikt nie chciał dom jak dom, tak, każdego celebryty, natomiast fakt, że ona nie chce, żeby osoby widziały, spowodował efekt odwrotny. Dlatego mówię, jest to w tej chwili nazywane, jeżeli coś unikamy, zaraz osoby się tym interesują, podają dalej i sprawia to, że tak zwany zakazany owoc coraz bardziej dla nas jest interesujący. Oj, okej, dobrze. Czyli tu mamy to, także kolejny genialny pomysł, to również firma wykupiła za 50 milionów dolarów czas reklamowy, wykupując w wyszukiwarkach, w stacjach telewizyjnych oraz wykupując frazę wyciek oleju. Także wszystkie osoby, które po angielsku to wpisywały, widziały tylko odnośniki do strony internetowej BP, gdzie był oficjalny komunikat. Natomiast no to wszystko było absolutnie nie to, czego oczekiwali, tak, konsumenci. Oni oczekiwali po pierwsze przyznania się do winy, tak, i szybkich rzeczywiście działań. Tu kolejne błędy, tak? To były wypowiedzi przedstawicieli firmy, tak jak Państwo widzą. Kolejny pomysł to obniżka ceny paliwa, głośno zakomunikowana przez rzecznika firmy, gdzie organizacje konsumenckie od razu zwróciły uwagę, że okej, super, obniżka była, ale to jest 1 cent na prawie 4 litry benzyny, tak? Także no, oby tak dalej. Także tutaj kolejne, widzą Państwo, to co ten sposób prowadzenia tej sytuacji kryzysowej i taki sposób komunikacji doprowadził do tego, że BP, która była na giełdzie i która była bardzo dobrze notowana, zaczęła radykalnie tracić na wartości. Jej akcje doszły praktycznie do zera i były uznawane przez osoby, które oceniają wartość akcji jako tak zwane akcje śmieciowe. Czyli akcje, które możemy kupić, ale wiemy, że jest duże ryzyko. I kolejną rzeczą, którą doszła, to rzeczywiście to był bojkot marki BP w Stanach. Czyli rzeczywiście i kierowcy bojkotowali produkty i sieć. I to, co jeszcze możemy powiedzieć, to to, że BP, która również jest siecią franczyzową, naraziła na ogromne straty swoich franczyzobiorców, ponieważ ludzie okupowali stacje benzynowe, również nie chcieli kupować, stwierdzali, że będą kupować u konkurencji, ponieważ firma, która nie chce się przyznać do największego w skali całego świata wycieku benzyny, tylko zwala na innych i w dodatku mówi, że to przecież nieduży wyciek, a ocean jest wielki, no nie możemy respektować i nie możemy sprawiać, że taka firma, w takiej firmie będziemy zostawiać nasze pieniądze. Tak jak mówię, to były też sposoby. Firma w ubiegłym roku oszacowała, że wszystkie odszkodowania poprzez również złą komunikację dla swoich i franczyzobiorców stanów, przedsiębiorców, którzy odnieśli straty, sprawi, że będzie to 50 miliardów dolarów. I tak jak Państwo widzą, można budować przez wiele lat, tak? Tutaj nie wiem, czy Państwo kojarzą pana Warrena Buffetta, ikonę, czy tam guru, jeśli chodzi o zarządzanie. Można budować przez 20 lat reputację i przez 5 minut ją zrujnować. Także to jest też przesłanie, że możemy, tak jak bardzo ważne jest odpowiednie zarządzanie sytuacją kryzysową. A teraz już ostatnie zdanie, zwyczajowe słowa podziękowania za niezwykle interesujący wykład. W zamian dyplom podpisany przez pana rektora Gorynię. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.